Witamy w kolejnym odcinku programu Enigma, w którym przybliżamy najciekawsze tajemnice, odkrycia i problemy świata nauki. W dzisiejszym programie zajmiemy się jedną z najbardziej tajemniczych ksiąg w historii ludzkości – manuskryptem Wojnicza. Manuskrypt Wojnicza – jeden z najbardziej tajemniczych, fascynujących zabytków średniowiecznego europejskiego piśmiennictwa. Nie wiadomo dokładnie, kto go napisał, nie wiadomo dokładnie, kiedy. Rękopis przetrwał do naszych czasów i pojawił się na scenie dopiero w 1912 roku, kiedy polski rewolucjonista wykupił go wraz z całym zbiorem manuskryptów od potrzebujących pieniędzy jezuitów we Francji. Gdyby nie to, prawdopodobnie gdzieś w jakiejś bibliotece klasztornej ów rękopis, ów manuskrypt tkwiłby do dzisiaj. Mimo że historia jego odnalezienia jest typowa dla średniowiecznych źródeł historycznych, manuskrypt ten skrywa wiele tajemnic. Problem z manuskryptem Wojnicza polega na tym, że specjaliści od kryptologii, badając bardzo dokładnie symbole, które są tam użyte, oni to nazywają glifami, stwierdzili, że jest to język. Nie jest to zbiór przypadkowych bazgrołów, które nic nie znaczą, ale że występują tam znaki w takiej częstotliwości, w taki sposób, jak występują w każdym normalnym języku. Jest to alfabet, który nikomu do tej pory nie udał się odczytać. Składa się ze 170 tysięcy glifów, tak, czyli po prostu symboli. Zaledwie 20 do 30 z tych symboli tworzy cały alfabet, czyli każde słowo, które jest zapisane w tym manuskrypcie, da się przedstawić za pomocą tych 20-30 znaków. Manuskrypt podzielony jest na kilka rozdziałów tematycznych. Pierwsza sekcja to sekcja zielarska. Tak? Przypomina ona średniowieczny zielnik, znajdują się tutaj ilustracje roślin oraz krótka informacja na temat ich, najprawdopodobniej na temat ich przeznaczenia oraz właściwości. Ilustracje, które są przedstawione w zielniku, nie dały zidentyfikować roślin, które w rzeczywistości w chwili obecnej mamy na naszej planecie. Kolejna sekcja to sekcja astronomiczna. Tutaj znajduje się, oprócz tekstu, wiele ilustracji, które mają zobrazować pewne układy galaktyk, być może gwiazd, planet. Kolejna z sekcji, sekcja biologiczna, zawiera ilustracje wielu młodych, najprawdopodobniej półnagich kobiet oraz naczynia, które połączone są siecią rur w kształcie ludzkich organów. Sekcja ta najprawdopodobniej ma wskazywać metody leczenia niektórych dolegliwości za pomocą na przykład roślin przedstawionych w sekcji pierwszej. Kolejna sekcja, sekcja kosmologiczna, zawiera opis podobny do sekcji astronomicznej, jednakże bardziej skupiony na samych galaktykach, rozdziaływaniu pomiędzy nimi. W sekcji piątej, sekcji farmaceutycznej, zawiera się tylko zwięzły tekst, w którym najprawdopodobniej umieszczone są receptury na przyrządzane odpowiednie leki. Do odkodowania manuskryptu na przestrzeni dziejów zaangażowanych było wiele osób. Od kryptologów amatorów do organizacji rządowych, takich jak Agencja Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Nie dało się przypisać żadnego szyfru, który pozwoliłby odkodować ten manuskrypt. Bardzo możliwe, że manuskrypt skrywa swoją informację nie bezpośrednio w dostępnych ilustracjach oraz tekście, ale w pewnych mikroznakach, które mogą być dostrzegalne tylko i wyłącznie pod dużym powiększeniem. Pojawiła się taka teoria, w której podobno udało się już odczytać część zapisów dostępnych w manuskrypcie. Opierały się one na stenografach i znakach, które skracają wypowiedź i są używane na przykład w chwili obecnej przez polskie sądy do prowadzenia szybkich notatek. Niestety te znaki, które dostrzegł jeden z badaczy, po wnikliwym badaniu okazały się jedynie pewnymi plamami atramentu, które powstawały podczas pisania. Więc teoria w gruncie rzeczy została obalona. Kolejną z teorii jest teoria wykorzystania steganografii do ukrycia treści w tej księdze. Jednakże steganografia siłą rzeczy ukrywa istnienie tajnego przekazu.
czy stworzenie książki, która tak bardzo przykuwa uwagę swoją nietypowością, można uznać za przejaw steganografii? Wydaje mi się, że raczej byłoby to zbyt wiele trudu włożone do osiągnięcia zbyt małego celu. Ostatnia z ciekawych teorii to teoria glosolali, czyli że manuskrypt powstał jako tak de facto wymysł wariata. Tak? Powstał on w wyniku pewnych wizji, na przykład spowodowanych atakami migreny. Jednakże manuskrypt składa się aż z 272 stron, które są napisane w bardzo uporządkowany sposób, wzbogacane wieloma ilustracjami. Czy taka osoba byłaby w stanie stworzyć aż tak duże dzieło? Sprawa jest również nieprzesądzona. Tajemnicza księga wciąż budzi kontrowersje w świecie nauki. Manuskrypt Wojnicza jest rzeczywiście bardzo tajemniczy, bo nie tylko problemem jest fakt braku jasnego przekazu tekstu, który tam się znajduje, ale także nawet brak informacji na temat pochodzenia manuskryptu, jego autorstwa, oraz być może języka, w którym on był zapisany. Badania przeprowadzone przeze mnie skupiają się na udowodnieniu teorii, iż manuskrypt był księgą utworzoną w celu osiągnięcia dochodu. Czyli najprawdopodobniej ktoś stworzył manuskrypt, żeby uzyskać dodatkowe środki, a tajemniczość przekazu, który się w nim znajdowała, miała mu pomóc przekonać odbiorcę o jego nadzwyczajnej treści. Jak wiemy, Rudolf II nabył manuskrypt za kwotę 600 dukatów. To była kwota niewyobrażalna w tamtych czasach. Za jednego dukata można było przeżyć miesiąc w okolicznej karczmie. Jako historyk byłbym ostrożny. Z takimi bardzo zdecydowanymi, prostymi ocenami zero-jedynkowymi. Prawda, nieprawda, białe, czarne. Wiadomo, że powstał wtedy, kiedy powstał, czyli jest to XIV, szeroko rozumiany XIV wiek. I wiadomo, że jest to język, że nie są to bazgroły. W związku z czym powstrzymałbym się od jakichkolwiek ocen i być może warto uznać, że przy naszym stanie wiedzy, naszych możliwościach nie jesteśmy w stanie tego odczytać, pogodzić się z tym i pokornie, że tak powiem, pochylić czoła przed manuskryptem Wojnicza. Z redakcją możecie skontaktować się pod adresem enigma@wp.tv. Pozostałe odcinki programu znajdziecie pod adresem enigma.wp.tv.